Strata na trzymaniu pieniędzy w bankach, jeszcze nie ujemne oprocentowanie formalnie, ale strata, to jest coś, co dotyczy już wielu z nas, bo proszę zobaczyć, nawet jeżeli dzisiaj mamy jakąś lokatę, ale lokatę niewielką na 500 zł, 1000 zł, no to żeby mieć tę lokatę, musimy mieć rachunek. Za ten rachunek płacimy, pamiętajmy o tym, że koszty finansowe, czyli głównie koszty systemu bankowego, to jest to, co w ciągu ostatnim roku w Polsce wzrosło najbardziej, mniej więcej o 50%. W związku z tym mamy rachunek, ponosimy koszty rachunku, mamy niewielką lokatę, bardzo nisko oprocentowaną, jak to wszystko dodamy, to właściwie tak naprawdę zysk z tej lokaty minus podatek Belki prawdopodobnie będzie mniejszy niż te wszystkie koszty rachunku, a przecież jeszcze raz to powtórzę, musimy mieć ten rachunek, żeby mieć lokatę. Już dzisiaj wielu z nas ma ujemne oprocentowanie. Z danych NBP wynika, że ilość środków na lokatach bankowych od początku 2020 roku stopniała o około 100 miliardów złotych. Inwestorzy przenieśli dużą część tych środków na rachunki bieżące. Powodem zainteresowania funduszami inwestycyjnymi giełdą jest fakt, że inwestorzy szukają realnej ochrony przed inflacją, nominalnego zysku, który pomoże im nie tylko zminimalizować straty wynikające z pogłębiającej się inflacji, ale też zrealizować zyski w tym trudnym, specyficznym okresie. Co do samej giełdy, poziom redukcji przy debiutach giełdowych wyraźnie wskazuje na ożywione zainteresowanie produktami inwestycyjnymi. Atutów inwestowania w firmy, w tym w szczególności w startupy, czyli spółki znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju, która przed sobą ma tą najwyższą, największą krzywą wzrostu, jest bardzo wiele. Oczywiście głównym przodownikiem w ramach tych atutów jest to, że możemy sporo zarobić, czyli stopa zwrotu, którą po prostu chcielibyśmy, czy możemy osiągnąć inwestując w przedsiębiorstwa, w porównaniu chociażby do lokat pasywnych, czyli takich, gdzie decydujemy się na powierzenie komuś kapitału pasywnego, kto nam płaci stałe oprocentowanie. Trudno jest jednoznacznie zdefiniować branżę, w której inwestowanie jest najbardziej atrakcyjne, natomiast z naszych doświadczeń wynika, że są to te branże, które wpisują się w pewnego rodzaju megatrendy, takie jak elektromobilność, chociażby, gdzie cały świat się przestawia na pojazdy, samochody elektryczne, czy też gaming, który jest branżą rozwijającą się z punktu widzenia rozrywki, szczególnie w czasach pandemii, przejmując lejce domowej rozrywki wśród różnego rodzaju konsumentów, aż po branże technologiczne, które skupiają się, i tutaj nie rozumiem technologii typowo jako coś, co wytwarzamy, tylko również technologie informacyjne, takie jak fintechy, czy innego rodzaju podmioty skupione na rozwijaniu software'u, które de facto na koniec dnia ma ułatwić zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom życie, natomiast oni skupiają się właśnie na tym, żeby rozwinąć te technologie w takiej formie, która będzie przez rynek dobrze odebrana.